Was w nowym vlogu, takim pięknym pudełeczkiem, prezentem Mindful Souls. Jest to prezent od Arka na moje imieniny, które były w Dzień Wiedźmy. Tak się składa, że to wszystko jest połączone. Pokażę Wam, co takie pudełko zawiera i pokażę Wam dokładnie, co poszczególny element zawiera. Także jest to magiczne pudełko. Jest to pudełko z Włoch. Można robić subskrypcję, oczywiście, można jednorazowo zamówić. Jest to rękodzieło wykonywane przez artystów we Włoszech. Tak jak widzicie, są takie paczuszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy było plus naklejka. Zaraz wszystko otworzę i Wam dokładnie pokażę, co jest co. Jestem bardzo, bardzo zadowolona i powiedziałam Markowi teraz na każde jakieś takie okazje, rocznice, urodziny, różne rzeczy, żeby mi tego typu pudełko zamawiał, bo to jest prezent, który mnie najbardziej cieszy. Także pokażę Wam po kolei. Pierwszy woreczek zawierał ametyst. Jest on w formie wahadełka i można go nosić na szyi, ale zobaczcie, jak on jest pięknie wykończony. Pięknie to wygląda, można sobie regulować, także super. Sam kamień też ma certyfikat, że jest to kamień oryginalny. Czekajcie, próbuję. O. Pięknie wygląda. Super, teraz pokażę Wam kolejny. Jest to również naszyjnik i ten był gratis, ponieważ do pierwszej subskrypcji dodają właśnie czarny obsydian. Obsydian to jest jeden z moich ulubionych kamieni, który najbardziej współgra ze mną i również w formie naszyjnika. I też każdy detal, tak jak tutaj pokazuję, jest pięknie wykończony. O. Super, pięknie to wygląda. Sam obsydian również ma certyfikat. Piękny kamień. Najlepszy dla mnie osobiście. Ręcznie robiona figurka małego Buddy też będzie stała u nas na kominku. Ma ona magiczną moc, właściwości, pięknie wykonana. Wszystko to jest ręczna robota. Super. Olejek, to jest rozmaryn. I zaraz Wam powiem, do czego ten olejek się nadaje. Oczywiście nadaje się, żeby go rozcieńczyć z wodą, dać do dyfuzora. Nadaje się po prostu do smarowania ciała, ale ja Wam powiem akurat, dlaczego go załączyli do tego pudełka. Ponieważ jest też bransoletka i to jest różany, kurczę, nie pamiętam, teraz muszę spojrzeć na karteczkę, kwarc. W każdym razie też są oryginalne kamienie i one są przeplatane, czekajcie, bo chciałabym, żeby to było dobrze widać, z kamieniem wulkanicznym, z lawą. I teraz ten olejek służy, żeby nacierać te kamienie wulkaniczne i one wtedy utrzymują piękny aromat. Jak się nosi taką bransoletkę, jest się jakby podwójnie chronionym. Super, ponieważ ja tego nie wiedziałam, a mam jeszcze bransoletkę zupełnie właśnie z kamieni z lawy wulkanicznej, więc to będzie fajna wskazówka. Do tego taki piękny słonik, widzicie, wszystkie detale tych rzeczy są bardzo ładne, pięknie wykończone. To nie jest AliExpress, bo mogę Wam pokazać z AliExpressu podobne rzeczy, w których końcowe wykończenie jakoś no, zdecydowanie się różnią od tego. Także super, rozmiar oczywiście też pasuje. I w każdym takim pudełku co miesiąc jest coś innego, no ale ja dostałam, tak jak mówię, na razie tylko okazjonalnie. No i w kolejnym woreczku był oryginalny różowy kwarc, który też ma magiczną moc. Trzeba go ustawić na parapecie, żeby nabrał mocy. Trzeba go oczyścić szałwią. Chociaż kwarc akurat Ucja chce, bo Ucja lubi kryształy, więc jej go. I ostatnia już rzecz, jest to łowca snów. Pięknie, ręcznie pleciony. Ślicznie on wygląda. I to jest on w formie bryloczka do kluczy. Tak się właśnie zastanawiam, czy używać go jako bryloczka, czy go przerobić i zawiesić. Jeszcze się zastanowię, bo jako bryloczek może mi się szybko zniszczyć, a jest naprawdę piękna jakość, jest taki w ogóle milutki. Super. Także całe pudełko tak się właśnie pokażę jeszcze raz. Wszystko razem, zawartość. Wydaje mi się, że jest to warte ceny, bo jak się nie mylę, Ark zapłacił około 30 funtów z przesyłką. Także nie jest to najgorzej. A cieszy niesamowicie. Tak jak mówię, jest jakby kilka prezentów, 5-6 prezentów w jednym pudełku.
I z takich rzeczy jestem najbardziej zadowolona. O. Także polecam Wam. To Wam jeszcze pokażę. Ktoś by chciał sobie znaleźć. Można znaleźć oczywiście przez Instagram takie pudełeczko. A u nas jest już. Tak, właśnie Arek był w sklepie, kupił mi girlandy, kupił światełka i przyczepiłam, ponieważ choinki w tym roku nie robimy, nie ma miejsca. I poza tym, tak jak mówię, my nie celebrujemy świąt chrześcijańskich, my celebrujemy święta inne, jule, pogańskie, więc stwierdziłam, że taka ozdoba wystarczy w tym roku. Wydaje mi się, że ta girlanda wygląda pięknie. Całkiem fajna, z B&Q, gdyby ktoś pytał, bo jest bardzo gęsta. Oglądałam w B&M-ie i nie były tak gęste, więc fajnie to wygląda. Jeszcze może Wam pokażę, jak jest wyłączone, jak to wygląda. Wieczorem będzie jeszcze lepszy efekt. Także tyle wystarczy. Może jeszcze zamienię ten wrzos na jakiegoś zielonego kwiatka, tak jak tam mam taką szałwię sztuczną. Może tutaj jeszcze włożę. I tyle. No, a jeżeli chodzi, tak jak mówię, o choinkę, to mamy taką ozdobę. I też wystarczy, żeby po prostu tą szarość trochę jesienną, zimową rozjaśnić. O, tak wygląda bez światełek. Też fajnie tą tutaj przestrzeń wypełniło. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy nie zostawię jej na cały rok. Naprawdę, bo tak pasuje do naszego klimatu leśnego. Taka hojna. Czemu by nie, nie? Kto mi zabroni? Jak mi się wkręci, to ją zostawię. Gnom już też wisi, a ja Wam pokażę, co tymczasem Arek dzisiaj robi. Zobaczcie, to jest wszystko mech z rynny. Tak bardzo się tutaj mech gromadzi, więc Arek wziął drabinę, pożyczył od sąsiada i czyści rynny. A, jeszcze jedna rzecz, już jesteś przygotowana. Kalendarz. Tak zwany adwentowy. Kupiłam go w zeszłym roku, nie używałam. W tym roku już jest wypełniony. A w co, to się dowiecie 1 grudnia. Lubię robić kalendarze, ponieważ lubię sobie ten czas właśnie szarości urozmaicać jakąś malutką niespodzianką codziennie. Także Ucja ma, ja mam i w zasadzie Arek ma, ale ja będę z niego korzystać, bo Arek, on nie jest fancy na takie tematy. Także będziemy sobie codziennie jedną kieszonkę otwierać. Witam się z Wami serdecznie na moim vlogu. Zapraszam do oglądania na kolejne 15 minut. Pamiętajcie o kciuka w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten kanał się Wam podoba. Czekajcie, mi tutaj się światło zmienia, bo jak widzicie, wróciłam i załączyłam sobie tą girlandę. Zaczynamy vloga, w zasadzie już zaczęliśmy, ale jeszcze z Wami się nie przywitałam. Tyle co wróciłam z pracy, słuchajcie, i rozpoczął się mundial i dzisiaj był pierwszy mecz Anglii. Anglia grała z Iranem i słuchajcie, skopali dupsko Irańczykom 6-2. Także atmosfera w kraju jest po prostu przecudowna. W szkole, w której pracuję, lekcje zostały odwołane, rozłożyli duży telebimb dla dzieci i wszyscy mogli przyjść i oglądać mecz i było tyle radości, tyle krzyków. Po prostu, wiecie, w Anglii futbol to jest coś niesamowitego, a jeszcze móc oglądać futbol zamiast lekcji, to dzieci były w niebo wzięte. No i taki piękny wynik, także wszyscy bardzo szczęśliwi. Także tym pozytywnym akcentem wpływamy we vloga. A tutaj zrobiłam najszybszy obiad świata, to znaczy trzykolorowy makaron spaghetti. Na tym jest gotowy sosik, taki dobrej jakości. Na tym jest mikserów, jaki był w lodówce, tak zwane czyszczenie lodówki. No i sobie podgotowałam szparagi i zapiekłam z serem, tak jak mnie nauczyła Ewa w Irlandii. I od tamtej pory kocham szparagi. Także to było w sumie 20 minut i super posiłek gotowy. A ten odgłos wieczny w moich vlogach to, słuchajcie, albo pralka, albo suszarka. W tym momencie akurat chodzi suszarka. Jeszcze 48 minut i non-stop w backgroundzie, w podkładzie słychać u mnie takie trzeszczenie. Także to jest właśnie to. Ponieważ wiecie, w Wielkiej Brytanii jest duża wilgoć, więc ja prania nie wywieszam w domu, bardzo rzadko. Wszystko suszę sobie w suszarce. Jest już wieczór, ale jestem wykąpana, już umyta, ale w tym świetle właśnie od tych lampek taka jestem jasna. One są bardzo mocne i właśnie się zastanawiam, czy nie wymienić ich na jakieś takie bardziej przyciemnione, delikatne, bo naprawdę jak się siedzi, to one aż tak dają po oczach, że w ogóle nie trzeba światła świecić w pokoju. Także tak. Ja zaczynam, słuchajcie, nową opaskę.
Tak jak pokazywałam Wam wełnę, siadłam sobie, włączyłam vloga, oczywiście o barkach, bo ja tylko o tym ostatnio. No i tak jak mówię, zabieram się. Jest bardzo deszczowo, bardzo chłodno się też zrobiło, tak naprawdę, naprawdę jesiennie, więc jak już jestem po całym dniu pracy, obiad ugotowany, posprzątany po części, to teraz, tak jak mówię, jest czas dla mnie. Robimy opaskę i się relaksujemy odrobinę. Kolejny wieczór, słuchajcie, to będzie teraz moje ulubione miejsce do nagrywania pod tym oświetleniem. W każdym bądź razie jestem już wykąpana, jeszcze włosy mokre. Jedna opaska na wczorajsza. Zobaczcie, już gotowa, tylko muszę ją tutaj zszyć. Tak ją fajnie tutaj na środku tym razem związałam. Zaraz się zabieram za kolejną. Tym razem mam taką wełnę. Też fajna, wydaje mi się, że będzie spoko. Ale stwierdziłam, że do robienia na drutach przyda się coś fajnego do picia. Zatem zapraszam Was do kuchni i zrobimy razem taką jesienno-zimową, rozgrzewającą herbatę, ale w stylu brytyjskim, ponieważ użyjemy do tego Earl Grey herbaty. Także idziemy do kuchni i powiem Wam, co do takiej herbatki tutaj dodajemy. Tak więc to są składniki na herbaty. Przede wszystkim herbata Earl Grey jest dostępna wszędzie. Ona ma taki fajny, bergamotkowy posmak. Jest przepyszna, moja ulubiona. Miód dla tych, co lubią bardzo słodkie. Mięta, cytryna, pomarańcza i marmolada z pomarańczy, która się właśnie świetnie nadaje do podkręcenia smaku Earl Greya. Można jeszcze dać opcjonalnie malinki, o chyba, które też mam i zaraz wyjmę jak znajdę, a jeżeli nie, no to będzie bez malinek. Zaczynamy od zagotowania wody. Woda zagotowana, tu mam przygotowane wszystkie składniki, zatem wrzucamy herbatkę, nalewamy wrzątkiem. W zależności od tego, jak mocną herbatę lubicie, tyle tego wrzątku. Rano wolałabym mocniejszą, ale że jest wieczór, więc zrobimy sobie taką lightową. Następnie wrzucamy pomarańczkę. Cytrynkę. Wkładamy miętę. Wkładamy łyżkę miodu. Łyżkę tej marmolady, o której Wam mówiłam. Ona się fajnie rozpuści. Ta marmolada jest cierpka, ona nie jest bardzo słodka, więc ona doda takiego super aromatu. I tak jak mówię, można było dać jeszcze cynamon i maliny. Ja bym wolała tutaj zostać z malinami, ale akurat nie mam. Taka pyszna herbatka niech chwilkę postoi i za chwilę będzie coś idealnego przed spaniem, żeby się właśnie wieczorkiem napić. Bardzo Wam polecam taką wersję herbaty. Coś innego, a naprawdę bardzo smaczna. Dzień dobry, rano. Rzadko kiedy się z Wami widzę rano, ponieważ no, nie mam czasu rano nagrywać. Tyle co wstałam. Szybkie śniadanie. Włączyłam już pranie, czyli oczywiście pralka pierze. Dzisiaj będzie pumpkin spice bagel z masłem orzechowym, czekoladowym. Coś takiego, co doda nam energii, ponieważ za oknem pada i jest ciemno, więc trzeba się szybko obudzić i szybko jakby wskoczyć na te tory działania. Także jemy i do pracy. Taka właśnie szarówka, jak widzicie, jest 7 rano. Mokro i wilgotno. Taka jesień. 100%. Weekend nam zleciał na zakupach w zasadzie. Dzisiaj już niedziela. Szybki obiad niedzielny. Wersja wegetariańska. Słuchajcie, ziemniaki, brokuł,
szparagi i groszki, wszystko w parowarze, parowniku, whatever. Do tego kiełbaski wegetariańskie, będą w airfryerze zrobione w 5 minut, a to wszystko będzie polane pysznym sosem, coś takiego jak kupujemy ciemny albo jasny w Polsce, to tutaj się nazywa gravy. Ja sobie mieszam ciemny z cebulowym. On tu niby ma smakować jak, jak to się mówi, wołowina, jak wołowy, ale on tu nic takiego w składzie nie ma, tylko to są aromaty, które nic nie mają wspólnego z mięsem. Więc tak to wygląda, szybki obiad z wykorzystaniem parownika po raz kolejny i obrane ziemniaki po prostu wrzucone, niepokrojone, świetnie się w tej maszynce robią. Przeważnie robiłam tylko warzywa, inne, nie ziemniaki, ale ziemniaki też tutaj wychodzą po prostu idealne. Więc wszystko za jednym razem, a ja sobie mogę w tym czasie posprzątać i jak skończę, to obiad będzie gotowy. I w zasadzie już dzisiaj kończę tego vloga, ponieważ jeszcze mnie troszkę czeka pracy w domu, muszę się troszkę jeszcze pokrzątać, przed nowym tygodniem kilka rzeczy zrobić, więc dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną kolejnych 10-15 minut. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnym vlogu, który będzie już taki bardzo zimowy, klimatyczny, bo już mamy plany. Jeszcze Wam pokażę na koniec gotowy obiad, jest wszystko, ziemniaki, jak widzicie, dużo zieleniny, tu nawet mam przykryte te groszki buraczkami, szparagi w sosie, kiełbaski wege. Ja mam to samo, a Ucja ma to samo, tylko bez buraczków. Także siadamy i jemy pyszny obiad.